Szanowni, dzień dobry. Dzisiaj zajmowaliśmy się takim oto zadaniem. Gospodarz sprzedawał jajka na targu. Pierwszy klient kupił połowę wszystkich jajek i jeszcze pół jajka. Drugi klient kupił połowę pozostałych jajek i jeszcze pół jajka. Trzeci kupił znowu połowę pozostałych jajek i pół jajka. A czwarty kupił 10 jajek, które pozostały w koszyku. I ile jajek gospodarz przyniósł ze sobą na targ? Czyli ile jajek było w koszyku na samym początku i ile jajek było w koszyku gospodarza, jeśli klientów było 5, a nie 4. No więc zaczęliśmy od tego, że trzeba było ustalić, co to znaczą te tajemnicze zapisy tutaj, że kupił połowę wszystkich jajek i jeszcze pół jajka. No i szybko wspólnie wpadliśmy na to, że to oznacza, że liczby jajek w tych koszykach były liczbami nieparzystymi, bo jak liczba nieparzysta, podzielić ją przez 2, to zostanie 1/2, no i trzeba jeszcze pół jajka dorzucić, żeby znowu powstała liczba całkowita, a jajka kupujemy na sztuki, a nie na połówki. Połowy jajka kupić, szczególnie świeżego, nie można. Były takie koncepcje, że ugotowano to jajko ostatnie i podzielono na 2, ale to nie o to chodzi. No dobrze, no to spróbujmy teraz zastanowić się, jak to było z tymi jajkami i ile jajek musiało być w tym koszyku, musiało czekać na trzeciego klienta, żeby po kupieniu połowy wszystkich jajek i jeszcze pół jajka zostało w koszyku 10 jajek dla tego czwartego klienta. No i można to zrozumieć w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że to są wszystkie jajka w trzecim koszyku. Znaczy w koszyku tym dla trzeciego klienta. No i on przychodzi i mówi, to ja biorę połowę tych jajek. No i teraz mamy sytuację taką, że w tym to jest ta część, którą on chce zabrać. To jest ta połowa jajek, a to jest ta druga połowa jajek. W tej drugiej połowie jajek mieści się 10 jajek, które ma zostać dla kolejnego klienta. Tak? Czyli tu jest gdzieś 10 jajek. No i teraz on, żeby wszystkie jajka były, żeby liczba jajek, który kupi klient numer 3, była liczbą całkowitą, no to on musi jeszcze dobrać sobie pół jajka. Tak? Czyli tu musi być w tej części dla czwartego klienta jeszcze pół jajka, którą on zaraz zabierze. On sobie zaraz zabierze. Przeniesie jakby do swojej części. Tak, i kupi w związku z tym wszystkie jajka stąd dotąd. Tak, kupi więcej niż połowę. No ale widać, że połowa to było 10 jajek plus jeszcze pół jajka. No a jeżeli połowa to było 10 jajek i jeszcze pół jajka, no to całość to jest 2 razy tyle, prawda? Czyli w sumie tutaj wszystkich jajek było, tylko może jeszcze powiększymy teraz znowu czcionkę, wszystkich jajek było 2 razy 10 i 1/2. No, 2 razy 10 i 1/2 to jest ile? 21 jajek. Prawda? 21 jajek, możemy sobie to tak symbolicznie zapisać. Momencik. Zobaczymy, czy się uda. No, nie bardzo się chce udać. Dobrze. Jeszcze raz spróbuję. Tu się wziąć jajka nie udaje. No dobrze, to jest 21 jajek po prostu, tak? Czyli w tym koszyku było jajek 21. O. W tym koszyku było jajek 21. No i
jak klient. A no właśnie, tutaj się pomyliłem, bo to w odwrotnej kolejności trzeba liczyć oczywiście. To zaraz to poprawię. Zrobimy małą przerwę. Bardzo dobrze. No więc czwarty klient, kiedy przyszedł, to miał tych jajek 10 i tyleż kupił. No, kiedy trzeci klient przyszedł, to jajek było, zgodnie z tym, co żeśmy tutaj obliczyli, jajek było 21. Było 21 jajek. Kupił 21 podzielić przez 2, czyli 10,5 plus jeszcze pół jajka, czyli 10,5 plus 1/2, to jest 11 jajek kupił. No i w koszyku zostało 21 minus 11, czyli 10 jajek. Wszystko się zgadza. Tak? No to teraz jest pytanie, co się działo, ile jajek było w koszyku, kiedy do gospodarza podszedł drugi klient. No, podobna sytuacja, tylko że teraz możemy tak samo sobie to wyobrazić, tylko że teraz znowu to są wszystkie jajka w koszyku, który widział drugi klient i tu jest też ta połowa, którą zastał w koszyku, te jajka, które zastał w koszyku trzeci klient, tak? Czyli tu jest też te 21 jajek. No, drugi klient powiedział, biorę połowę, no ale połowa to nie była liczba całkowita, więc musiał wziąć z tej części, która miała tu zostać w koszyku, jeszcze pół jajka, tak? Czyli to znaczy, że te pół jajka i 21 jajek, czyli 21,5 jajka, to było w sumie połowa, no a 2 razy 21,5 to są 43 jajka. Tak? Czyli tu w koszyku, kiedy przed drugi klient jajek było 43. No to zapisujemy. Tu były 43 jajka. No, jeżeli kupił połowę i jeszcze pół jajka, to połowa z 43 to jest 21,5 i jeszcze pół jajka, czyli kupił 22 jajka. No, zostało 43 minus 22, czyli 21, jakby nie liczyć, prawda? No i w końcu, kiedy pierwszy klient przyszedł, podszedł do gospodarza, no to powiedział, że kupuje pół tego, co jest, no ale znowu sytuacja się powtarza. Sytuacja się powtarza, no bo powiedział, że kupuje pół tego, co jest, no w tej drugiej połowie, która miała zostać, to miały zostać także te 43 jajka, które zostały potem i czekały na trzeciego klienta. No a żeby wziąć całkowitą liczbę jajek, to oprócz swojej połowy pierwszy klient musiał jeszcze wziąć pół jajka. No stąd wynika, że ta połowa jajka, którą wziął i te 43 jajka to była w sumie połowa wszystkich jajek w momencie, kiedy podszedł do gospodarza. No to 2 razy połowa, czyli całość, 2 razy 43 i 1/2 jajka, no to jest 47 jajek. Nie, 87 jajek, przepraszam. 2 razy 43 to jest 86, 2 razy 1/2 to jest 87, więc to jest 87 jajek. No i rzeczywiście tu było 87 jajek. Jajek było w koszyku 87. No, kupił połowę, tak? I jeszcze jedno jajko, czyli 43,5 to jest połowa 87 i pół jajka to jest 44. No a
zostało 87 minus 44, czyli 43 jajka, które czekały na drugiego klienta. Wszystko się pięknie zgadza. No, pewnie z łatwością potraficie sami obliczyć, ile jajek musiało być w koszyku gospodarza, jeśli klientów by było pięciu czy pięcioro, a nie czterech. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedną taką zabawną rzecz, że żeby uzyskać liczbę w tej kolumnie, ile jajek było w koszyku tego poprzedniego. Wiemy, że u ostatniego klienta było 10 jajek, ale jeśli chcemy uzyskać informację, ile było w koszyku u poprzedniego klienta, to trzeba tę liczbę, którą kupił następny klient, pomnożyć przez 2 i dodać 1. 10 razy 2 to jest 20, dodać 1 to jest 21. 21 razy 2 to jest 42, dodać 1 to jest 43. 43 razy 2 to jest 86, dodać 1 to jest 87. No więc możemy, jeżeli znamy tą metodę, to możemy sobie mnożyć tutaj tych klientów ile razy chcemy. Za każdym razem przejście od jednego koszyka do tego wcześniejszego, do sytuacji przy poprzednim kliencie, odbywa się w ten sposób, że mnoży się liczbę jajek w koszyku przez 2 i dodaje 1.